Cześć wszystkim! Znowu Pola 7. To jest Takumi. Ta starsza część Neverwinter Nights. Shadows of Undertide. A my tu się zbliżamy chyba do Kelgerasa. Nie, jak on się nazywa? Kelgeras. No, jeszcze 5 odcinków i zapamiętam tę nazwę. Okej, więcej widmów przed nami. I pomnik Jergala. Czas na małą zabawę! Widma straszne. No. Wilk się boi. Dobrze, że nie zeskoczył z krawędzi ze strachu. Ah! Paruje ciosy widma. Się nazywa skill. Wilk! Udało mu się. Próbował powalić widmo. Okej, czy posąg Jergala coś nam da? Na głowie posągu dostrzegasz coś błyszczącego. Może warto jest przyjrzeć się mu uważniej? Przed sobą widzisz potężny posąg, który w każdej chwili może cię przygnieść. W jego oczodołach znajdują się dwa wyjątkowo okazałe rubiny. Co, zabieramy rubiny? No co, wezmę. Oho! Jeszcze widmo przyszło. To ja zajmę się widmem, a ty zajmij się posągiem. Nie wygląda to dobrze. No, czy... Dobre, dobrze to jąłeś. W ogóle go nie trafiam. Okej, okay. Ważne obrażenia. Dobra, czekaj. Muszę coś łyknąć. O, mikstura leczenia krytycznych ran. Którą przed chwilą podniosłeś. No. A! I tak. Torba zdrowicielska lepiej działa. Wow. Dobra. Chyba znowu muszę kolejną torbę użyć. Już prawie zdech. Nie wiem, czy było warto. To zależy, co dają te rubiny. To jeszcze jest ołtarz. Może da się je tam złożyć? Dwa rubiny tylko. Okej, się wycofam. Ten ładunek jest trochę za ciężki. A ja tu pośpiewam przez sen. Ja te dostałem, te rubiny. Nie dostałeś, były w gruzach, ja je wziąłem. Okej. Że jak złożymy te rubiny na posąg, czy ołtarzu. Tak, tak. Mamy jeszcze do zwiedzenia pokoje na północ i południe. Okej. Okay. Pytanie, co robimy, w jakiej kolejności, gdzie się udajemy? Nie wiem, może złóżmy rubiny najpierw, zobaczymy, co się wydarzy. To były zwykłe rubiny. Okej. Okay. Zdaje się, jakby ołtarz pochłonął całe światło, które znajdowało się w tym pomieszczeniu. By the way, tam gdzieś widmo się porusza, na północy. Na... nie wiem gdzie, nie widzę mapy. Znaki i bożki wskazują na to, że należy on do mrocznego boga Jergala. Mm-hmm. Znoś żarliwe modły, udawaj, że znosisz żarliwe modły, spluń na ołtarz, zostaw ołtarz w spokoju. Na razie zostawię je w spokoju. Chcemy się modlić do złego bożka. Tylko uważaj, pułapki. Na skrzyniach? No. Widzę. Aha!
Widzę. Sukces niemożliwy, czekaj. Rozbroję ją. Okej. O, sporo mikstur. Jakieś leczenia tam jej zostaw. Mikstura jasnego umysłu. Wezmę. Siły byka to zostawiam. Wytrzymałości to zostawiam. Wiedzy to wezmę. Sowiej mądrości wezmę. A toporki też zostawię. Animacja martwego, kontrola nad nieumarłym, wyczerpanie, wybuch negatywnej energii, promień energii negatywnej. Niestety nic, co by nam się przydało w walce z nieumarłymi. No, kontrola nad nieumarłym. Ale na Kelgarasa raczej nie zadziała. O, znalazłem coś ukrytego. Są drzwi, faktycznie. Grobowiec Kelgarasa, chyba się właśnie cofamy. Cofamy? Nie, chyba przeszliśmy od razu. Tak, chyba się wycofujemy, miałem Ale prawdopodobnie te ścieżki prowadzą do tego samego miejsca. Tylko okay, uwaga, na pułapki mogą być. Okej. Okay. Dobra, zaraz za drzwiami jest pułapka. No, koło. To posągi znowu. Pewnie jej nie rozbroimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Rozbroiłem. Następne pułapki. Mhm. Widzę posągi, które będą strzelać. Czekaj. Okej, okay, widzę pułapkę. Próbuję ją rozbroić. Sukces. O, widzę pułapkę. Ja zobaczyłem, jak ty zobaczyłeś pułapkę. A ty widzisz, jak ja zobaczę pułapkę? Nie, widzę twoich pułapek. Możemy porozmawiać? Raczej nie. No i jesteśmy tu, w tym pomieszczeniu. Okej. Okay. Uwaga, tutaj też mogą być jakieś pułapki. Powinniśmy się chyba jakoś przygotować na starcie. Masz jakiś quick save? Chyba nie mamy dostępu do takich rzeczy. Okej, ja mam jeszcze jedną... Bez Kilgeras, tak? Tak, ja mam jeszcze jedną kagielnicę ognia. Czy mogę coś rzucić przed walką? Przywołanie istoty 1. Mam ochronę przed określonym charakterem. Mhm. W zwoju. A to da ci plus ileś do KP. Magiczny pocisk, rozdzielająca błoń Bigbiego, błyskawica, to wszystko w zwojach. Mhm. No, błyskawica może być ok. W sumie mam różdżkę błyskawic, tylko muszę ją znaleźć. Ja mam ognistą strzałę. Mam różdżkę kwasową. To się nie przyda, tarcza się nie przyda w tej walce. On i tak ma przerażenie. Mhm. Różdżka pocisków. Zamiast kurszy. Bo nie będę się przełączał. Różdżka nie, to nie. Różdżka negatywnej energii. A może kamień gromu? Ile to zadaje obrażeń? Każdy, kto nie zdał rzutu na wytrwałość, traci słuch na 5 rund. To się nie przyda. Wiesz co, może tutaj pozostawiam pułapki. Ale ogień alchemiczny. Co ty na to, że jeżeli sytuacja będzie kupowa, to wycofujemy się tym korytarzem? Masz jakieś opętające pułapki? Zaraz zobaczę.
Chociaż wątpię, żeby na niego zadziałały takie rzeczy. Mam średnią pułapkę oplątającą. To tutaj na środku ją postawię, co ty na to? Spoko. Jeszcze tym korytarzem rozstawię parę kolczastych. Jeżeli będzie nas gonił, to będzie miał ścieżkę zdrowia. Co? Ohydny śmiech Taszy. No. Jeśli ofierze nie uda się rzut obronny, zacznie się ona histerycznie śmiać i nie będzie się mogła bronić, dopóki czar nie przestanie działać. Istoty należące do innej rasy niż rzucający czar otrzymują premię plus 4 do rzutu obronnego, ponieważ dowcipy trudno przetłumaczyć. Okej. Okay. To co, zacznę chyba od kwasowej strzały Melfa. Mhm. Kiedy będziesz gotów? Ja już jestem gotów. Okej, okay. Ognia? Ognia. Okej, okay, dobra, zajmę się szkieletem. O, dostał nawet. Średnie obrażenia ma. No. Może kula ognista i może to załatwi sprawę. Chyba nie ma niewrażliwości na ogień. No, mam nadzieję. Niewrażliwość na zaklęcia. Zwiększona odporność na zaklęcia. Ja mam ten, strzały ognia. Wow! Okej, uciekać. Okej, ja użyję torby. Już zdążył się zbuffować, będzie teraz z nim ciężko. Okej, coś przywołuję. Okej, nie wiem co to było. Zabił wilka, ale nie wiem którym czarem. Okej, chyba ma odporność na ten. Spróbuję go rozproszyć. Okej. Rozproszenie magii. Dalej ma niewrażliwość na zaklęcia, regenerację, to strasznie wygląda. Okej, okay, ogłuszył mnie. Ja też. Masz leczenie? Okej, okay, drzwi zamknięte. Może sam... Może rzucić zaklęcia chyba. A, mogę uciec od ukrytymi drzwiami. Okej. Okay. A, wszedł w pułapkę, która mówi nic chyba nie zadała. Okej, okay, oplątanie zadziałało na niego. Coś tam rzucił znowu. Okej. Okay. Wejdę, zobaczę, czy już jest. Chyba się teleportował. Nie widzę go. Jest, okay. Teleportuje się rzeczywiście. Broń nieskuteczna. Spróbuję go wręcz zabić. Broń nieskuteczna. Okej, okay, zadałem mu 5 punktów obrażeń. Chyba już mu się zaklęcia skończyły. Okej, okay, zmniejszył mi siłę. Okej, okay, skończyła mi się odporność na obrażenia. Teraz możemy go ten rozwalić. O nie! Czekaj, to był rzut obrony przeciwko śmierci? Okej. Okay. Przed walką. Wiesz co, ja myślę, że trzeba zmasowany atak magią przeprowadzić na niego, póki nie ma ten odporności żadnych. Ja też będę na niego na początku strzelał.
Zacznę tak jak... Nie, może... Nie, zacznę od kwasowej strzały, tak jak wtedy, a potem spróbuję kuli ognia, żeby może szkielety jego powalić przyzwane. Do walki? Okej. Okay. Próbuję się potem wycofać, jak już... Już chyba ma niewrażliwość na zaklęcia? Tak. Okej, okay, tak mu zadaję obrażenie. Podejdź go z miecza, Dobi. Na skraju śmierci jest. Zabrał mi siłę. Okej, dobra, padł. No dobra, wypiję, nie chciałbym paść w takim momencie. Okej. Udało się! Jej! Ale to nie wszystko. Berło splugawienia, które musimy zniszczyć na ołtarzu Latandera. A ja właśnie stałem się przeciążony. Mój ładunek również jest zbyt ciężki. Okej, przełożyłem tarczę do magicznej torby. Torby przechowywania. Mamy tu jakieś skrzynie do złupienia. Okej, to ja pójdę tam. Jak już staniesz, to rzuć na mnie siłę. Okej, na razie nie widzę pułapek. Ja widzę, na grobowcu jest. Czemu widzisz pułapki przede mną, kiedy tu ja jestem łuczykiem? Muszę być spostrzegawczy po prostu. Czekaj, spróbuję rzucić ten wykrywanie pułapek. O, dobra, znalazło mi. Spróbuję ją zabrać. A teraz ja jej nie widzę. Zniknęła. Widziałem ją, potem zniknęła. Widocznie nie wiem, taki jaki jest efekt tego czaru. Wow, 2900 sztuk złota. No, nieźle. Czekaj, gdzieś tam. A co mamy w bramce numer 2? 2778 sztuk złota. I torbę uzdrowiciela plus 6 to zostawię. I dwa diamenty. Czekaj, gdzieś tu miałem hełm. Od wykrywania. Dalej nie widzę. To broń jest do niczego. Dobra, zrobimy to staromodnie. O, nic nie było. Dwa złote pierścienie. Płaszcz ochronny plus 1 i kosa plus 2. O, ja mam amulet mądrości. Jaki ja mam płaszcz? Ja mam płaszcz elfów. Okej. Okej, to wszystko, możemy wracać. Wracamy korytarzem, którego nie zwiedziliśmy. Coś tu się trzęsie. No. Aha. Nie wracamy tym korytarzem jednak. O. Ali ibn Musud. Wracasz więc, Wędrowcze. Jak ci idzie walka z moim pradawnym wrogiem? To nie wygląda najlepiej. Mam berło. To wielkie osiągnięcie. Widać, że masz w sobie ducha prawdziwego Bedina. Musisz zrobić jeszcze jedną rzecz i to szybko. Jeśli do oazy ma wrócić życie, musisz zanieść berło do świątyni i je zniszczyć. Tylko unicestwienie Gelgerasa pozwoli na ponowne nawodnienie naszej oazy. Tak się stanie. Jest coś jeszcze. Według legendy sam Latander pokona niszczycielską moc berła i zastąpi ją mocą leczniczą. Sądzę też, że zasługujesz na nagrodę. W razie jakichkolwiek kłopotów wesprę cię wraz z moimi ludźmi. Okej.
Jakie miałyby być kłopoty? Idzie za nami? Nie. Może do nas przyjdzie, jak wyjdziemy do świątyni Lantera tak, i okaże się, że w środku jest pełno nieumarłych. Może sam Kalgera znowu żyje. Wyjdzie z berła. No, sporo to krwi. So, jest ołtarz, są urny. O, Kalgaras. Śmiertelniku, zniszczyłeś większość z tego, co udało mi się stworzyć. Powiedz, czy czujesz gwałtowną potrzebę, by walczyć? O, da? Przepraszam. Medini przyszli. Okej, okay. Może potankują trochę. Okej, okay. Jakaś mnie mocno zbuffował, znaczy zdebuffował. Ja chyba sobie zapuścił już buffy obrony. Chyba nie o to chodzi, żebyśmy z nimi walczyli. Trzeba się pozbyć tej pułapki. Jak zabijemy Kalgarasa, to nie zniknie? On już się wskrzesi chyba. Aha. Okej, okay, nie żyje. No szczęście. Okej. Okay. Okay, no to ja muszę podejść do ołtarza i złożyć berło z plugawienia. Okej, okay, sam jestem z kraju śmierci. Mogę je wyjąć z powrotem? Mogę. O, już zniknęła niestety. Kamień na twarz. Nie. Woda święcona. O, amulet. W sumie nic dziwnego. Amulet silnej woli plus 4. Okej, okay, wszcząc. Zwyciężyliśmy! Cieszy mnie również, że kierował twoimi postępkami honor. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Przekaż Katrianie, że jej karawana zawsze może do nas przyjechać. Nigdy nie zażądamy od niej opłaty za wodę. No, spoko. Łykcie. Strzała wampira. Wezmę. I więcej strzał wampira. Mhm. Handluj ze mną. Okay. Deal with me. Okej, okay, dzięki. Masz siłę? Mam siłę. Na siebie rzucił. Chyba nie odpocząłem, ale nieważne. Okej. Okay. To idziemy do Katriany i... I jakoś to będzie. Ale to jest mały draft distance w tej grze. Wcześniej tu wody nie było, nie? No nie. Łatwa styka. Może to nie jest mały trap distance, tylko po prostu mgła od całej tej wody, która powróciła do oazy. Możemy użyć jej wody? Chcę coś kupić. Ja też. Niestety cena jest negatywna. O, mnie też.
Ale przedmioty ciężkie. Kolczuga plus 2 kosztuje tylko 645. A jest strasznie ciężka. To się nie przyda. Mam dużo pułapek. Miecz plus 1, 346. Żegnaj. Przytrzymywanie przedmiotów to chyba nie był za dobry pomysł w sumie. Hełm czarnego strażnika sprzedam. Ma tylko ulepszone rzuty obronne, dźwięki umysłowe, więc mech. Zbroja czarnego strażnika. Tylko dla neutralny zły. Berło świtu. Tylko dla dobry, tylko dla kapłan, tylko dla neutralny, niestety. Boska moc, leczenie krytycznych ran, uderzenie płomieni. Całkiem drogi. Czekaj, to jest w broniach? To jest zbroja. Nie, to ja ją posiadam. To z przekształcenia berła z plugawienia na ołtarzu Latendera. Aha. Sprzedam skrzący się na szyjnik. Ech. W sumie zielono-niebieski pierścień też. Ech. Gruczoły jadowe kąsacza po 7... Nie, po 7 sztuk złota. Myślałem, że 72. Mam 52. Za gruczoł jadowy. Tak? Ja mam 72. Lepszą wycenę? Może nie włożyłem swoich rękawic wyceny. A no nie włożyłem, ale to raczej nie powinno mieć aż takiego wielkiego znaczenia. Może lepszy wyrzuciłem po prostu coś. To jest 85, teraz mam lepsze ceny. Aha, czyli jednak. No to trochę zmarnowałem złota. Może sprzedam te kusze deki na teraz chyba mam lepszą cenę niż wcześniej. Okej. I te wszystkie przedmioty, które zalegają. A mam same potrzebne rzeczy. Można by za te zarobione pieniądze kupić jakieś swoje skrzeszania. Po co one komu? Żeby nie wyłączać serwera. Okej, ja jestem chyba gotów. Ja też mniej więcej. Mam 90 LBS, co to jest funt? Spytaj Amerykanina. No, jesteś wreszcie. Możemy użyć ich wody? Tak, możemy użyć ich wody. Cudownie to słyszeć. Chociaż nie spieszyło ci się, co? Daj znać, jak będziesz gotowy. Nabierzemy wody i w drogę. Możemy wyruszać. Okej. Okay. Dobrze, chcę dotrzeć do obozowiska AO tak szybko, jak to możliwe. Jazda! Ja się odsunę. Niech nie zagaduje. Nie wiem, o co chodzi. Ty zagadaj. Ja idę spać. To już jest to obozowisko? To nie wygląda jak obozowisko. No to zapytajmy. Nie, tu jest to jakieś coś. Jest to obozowisko. Strażnicy AO. Pomóc zanim się pożegnamy?
Może? Chyba już pójdę. Proponuję nam, żebyśmy wynajęli kogoś jako przewodnika, który nas zaprowadzi do Garrika. Nie. Bo tylko miejscowi wiedzą, co tu gdzie jest. To jest przejście na pustynię. Tam jest jakaś jaskinia. Nie. To w rąk. Myślałem już. Czy nie da się tu zwiększyć zasięgu widzenia? Może Modani? Kolejny przybysz. I to z karawaną. Dobrze cię widzieć. Nie mamy tu wiele gości, a ty jesteś już drugą osobą dzisiaj. Drugą? A kto jeszcze tu przybył? Dziś rano, tuż po świcie, doczołgał się tu na wpół martwy człowiek szukający uzdrowiciela. Zaprowadziłem go do głównej świątyni, aby tam opatrzyli mu rany. Nie widziałem go od tej pory, ale nikt nie wspominał o jego śmierci. Sądzę więc, że nadal przebywa w świątyni. Wiesz cokolwiek o tym rannym? To chyba jeden z czarodziejów, którzy grzebią w ruinach Doliny Wichrów. Garrick, czy jakoś tak? Garrick Halasar? Tak, to on. Przywódca tamtejszego bractwa, jak oni się tam wołają, archeologów. W każdym razie musiało się stać coś złego. Czy to cię nie martwi? Trochę. Posłaliśmy tam kilku chłopców na zwiat, żeby zobaczyć, czy czarodzieje nie potrzebują pomocy. Nie wrócili jeszcze. I chyba tam nie siedzi tych czarodziejów? Kilkunastu. Od czasu do czasu przychodzą tu kupić zapasy od Muszaraka, ale poza tym raczej ich nie widujemy. Kim jest Muszarak? To kupiec z jednego z pustynnych plemion, który prowadzi tutejszy rynek. Nie zdziw się, gdy go zobaczysz. Top hobgoblin, ale porządny gość. Porządny gość. Nie wiesz może, czego szukają ci czarodzieje? Pewnie starych relikwii. Nic więcej na ten temat nie wiem. Co to za Dolina Wichrów? Wchodząc do obozowiska, można zobaczyć jakieś ryty na klifie. Można zobaczyć jakieś ryty na klifie na północ od świątyni. Podobno były już wtedy, gdy po raz pierwszy przybyli tu wyznawcy Ao. Za wodospadem znajduje się przejście prowadzące do tunelu przechodzącego pod górą. Dalej jest już Dolina Wichrów. Zdaje się, że Bedini tak nazwali to miejsce. Jest pełne ruin. One skłoniły czarodziejów do zainteresowania się tamtą okolicą. Chyba wszystko, czego możemy się od niego dowiedzieć. Opowiedz mi o tym Ao. Nie ma co opowiadać, ja sam w niego nie wierzę. Wydaje się, że nawet gdyby istniał, to jego wyznawcy nie obchodzili go bardziej niż zeszłoroczne odchody wielbłąda. Więc zbierają się i kontemplują naturę apatii i tym podobne sprawy. Debata, rozmyślania przynajmniej nie rozrabiają. Dlaczego siedzicie tu na pustyni? Ja przybyłem tu za mym panem, dawnym wyznawcą Waukena. Waukina. Szukał nowego boga i zdecydował się na wiarę w Ao. Gdy mój pan odkrył w sobie nowe powołanie, uwolnił mnie. Nie miałem nic do roboty, postanowiłem więc stając się tu na strażnika. Nie jest to łatwa robota, ale mogło być gorzej. No, jeżeli dają wam jako broń tylko kije, no to chyba nie jest łatwa robota. Muszę już iść. Jeśli chcesz się zobaczyć z tym rannym, to powinien dalej być w świątyni. Powodzenia. Okej. Myślę, że przy okazji już czas na małą przerwę. A więc, w kolejnym odcinku odwiedzimy Garricka Halasara. Może jeszcze żyje. Może. Może już niedługo. Ale jeżeli żyje, to powie nam coś na temat kryształu, który posiadam ja. I powie, pewnie powie coś w stylu: o, wszyscy nie żyją, idźcie tam zobaczyć. Może ktoś jeszcze przeżył. Może kogoś uratujecie. Bla, 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 bla. Dobra. W każdym razie na pewno znajdziemy coś do roboty. Dziękujemy wszystkim za uwagę i... Na razie. Witam. Nie, w stronę. Trzy? Gotowy? No co? Do widzenia. Do zobaczenia. Nie. Na razie. Na razie.